witam. Znajdujemy się w Dankowicach, w województwie śląskim. Przyjechaliśmy dzisiaj na przegląd przedsezonowy kombajnu Rostelmarsz Vector. Może z czego składa się taki przegląd? Z wymiany przede wszystkim olei. Zaczęliśmy od wymiany oleju w silniku. Następnie w dwóch przekładniach. Przekładni napędowej oraz przekładni redukcyjnej bębna musącego. Następnie wykonujemy oględzin pasów, czy nie są popękane, naciągu pasów oraz łańcuchów. Naciąg, smarowanie, ewentualnie dostrzeżenie jakichś uszkodzeń. Kombajn ma dopiero przepracowane 100 motogodzin, więc praktycznie nowy, ale trzeba przejrzeć przed sezonem, żeby później nie było niespodzianek. Sprawdzamy oczywiście pozostałe poziomy olei i płynów. Także będziemy spuszczać olej z silnika. Będziemy wymieniać filtr olejowy oraz dwa paliwowe. Na przeglądzie na 100 motogodzin wymieniamy olej w silniku, olej w przekładni jazdy oraz olej w przekładni bębna mocącego. I oczywiście kontrola pozostałych olei, hydraulika, skrzynia, zwolnice. Do weryfikacji idą pasy, naciągi łańcuchów, przesmarowanie kombajnu i sprawdzenie. Wymieniamy filtr paliwa. Ten kombajn ma akurat dwa filtry. Jeden wstępny z pompką i drugi dokładnego oczyszczania. Fabryka. Na filtrach jest nawet narysowane, że zaleca się zalewać filtry, ale wiąże się to z ryzykiem, że może wpaść jakiś paproch, co później może nam przeszkodzić w pracy. Dobra. Jeden mamy wymieniony. Mamy filtr wstępny z pompką. Tutaj mamy też na tym filtrze czujnik obecności wody w paliwie. Także filtr przychodzi nowy, oryginalny, razem z czujnikiem. Maciek, proszę na dół, weźmiemy to. Teraz możemy napompować paliwo.
kolega właśnie wlewa olej do przekładni przy silniku. Ja natomiast biorę się za spuszczanie oleju z przekładni redukcyjnej obrotów bębna mocarni. Też tu należy na pierwszym przeglądzie wymienić, a później zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Tu jest też jej przekładnie. Teoretycznie, jeżeli nie ma zewnętrznego wycieku, no by pan widział, że gdzieś coś leci, nie? A tym bardziej w kurzu latem to od razu widać. To też się nie. Bo jakbyśmy mieli codziennie wszystko dokładnie przejrzeć, to pół dnia by trwała obsługa, nie? Nie wiem, czy lepiej było odpowietrznikiem lać, wiesz? Ale może tędy też pójdzie. Próbujemy? No. Pionowe, także możemy go zalać olejem. No, byśmy go zalali. Pomógł mi pan. Zalaliśmy filtr oleju olejem. Z tego względu, że jest pionowo, mamy możliwość. Jak jest wkręcany od boku, wtedy nie ma możliwości zalania. Wymieniliśmy filtr oleju ze względu, że jest pionowo, zalaliśmy go olejem, żeby przy odpaleniu od razu był zapełniony. W tej chwili wlewamy olej, następnie będziemy wymieniać filtry paliwa. Kolega po naciągnięciu pasów zajmie się wymianą oleju przekładni. Ile chodzi oleju? Około 17 litrów powinno wejść. Ale wolę dwa razy sprawdzić, niż później upuszczać. Także przegląd wykonaliśmy zgodnie z zaleceniami, tak jak podaje instrukcja. Myślę, że jest dobrze przygotowany do sezonu żniwnego, a my lecimy dalej.